To jest administracja. Na początku roku założyliśmy ciut większe dofinansowanie na wymianę młodzieży w Wadowicach Karbinet do Markt. To jest kwota zmniejszenia o 5230, ale też chciałam zaznaczyć, że w mniejszej wysokości były realizowane wydatki z tego tytułu. Jeżeli chodzi o kolejne zmniejszenie, to na początku roku założyliśmy, znaczy w projekcie budżetu było założone, że dostaniemy dofinansowanie na realizację takiego zadania Rynek Miejscem Spotkań Polsko-Słowackich w wysokości 182 tysiące złotych, ale przyszło nam zmniejszać tę kwotę w tym roku o 142 tysiące, dlatego że przesuwa się w przepływ finansowy tych pieniążków na rok następny. W dziale 756 tysięcy o 100 tysięcy zmniejszamy udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, 200 tysięcy od osób prawnych. W dziale 801 przychodzi zmniejszyć nam opłatę stałą za żywienie w szkołach i przedszkolach. To są niewielkie kwoty w poszczególnych jednostkach. W dziale 852 to jest pomoc społeczna. O 3 tysiące zmniejszamy dochody ze środków zgromadzonych na rachunku bankowych i 10 tysięcy od płatności rodziny za pobyt członków w DPS-ach. W dziale 853 zmniejszamy dochody z różnych wpływów o 52 tysiące złotych. W tej samej kwocie, jak będę omawiała za chwileczkę dochody, jest zmniejszenie wydatków. To jest, ten ruch jest związany z tym, że żeby płynnie realizować zadanie związane z realizacją zadań dla społeczności romskiej, już nauczeni doświadczeniem wiemy, że odpowiednie dokumenty związane z przekazywaniem dotacji przychodzą bardzo późno, a realizację trzeba zadania zacząć wcześniej. Stąd zakładamy wpływy po obu stronach, a teraz pod koniec roku po prostu te pieniądze wycofujemy zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. W dziale 900 o 180 tysięcy zmniejszamy wpływy z różnych opłat, o 365 tysięcy wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I to wszystko stanowi o tym zmniejszeniu, które Państwu przedstawiałam na wstępie. Przechodząc teraz do załącznika dotyczącego planu wydatków. Zacznę od, na wstępie od tych okoliczności, które wynikają w zmianach w planie wydatków z wniosków poszczególnych rad sołeckich i osiedlowych. Bo tak jak wszyscy wiemy, realizacja budżetu jest dynamiczna i czasami w trakcie realizacji są zmiany wynikające z różnych okoliczności. I tak, Rada Sołecka Poniewiew wnioskowała o przesunięcie kwoty 1800 zł z działu 600 do 921. Kwota 700 tysięcy była wnioskowana przez Radę Osiedlową nr 1 do przesunięcia z działu 750 do 900. W dziale 754 mają odzwierciedlenie te dwie kwoty, o których mówiliśmy przy uchwalaniu dotacji dla OSP Gorzeń i Wysoka. To znaczy pokrywamy w tym miejscu uchwalone przez Państwa dotacje. W dziale 801 to wprowadzamy kwoty zwiększenia planów finansowych szkół w ślad za wprowadzonymi dochodami przez jednostki. W dziale 921 wprowadzamy kwotę 800 zł jako środki do dyspozycji Rady Osiedlowej nr 2 w ślad za wpłaconymi przez tą Radę Osiedlową dochodami oraz na wniosek Rady Sołeckiej Jarzowice przesuwamy kwotę 4700 z działu 921 do działu 600. I to są takie przeniesienia, które, tak jak powiedziałam, są w ślad za wnioskami bądź rad sołeckich osiedlowych, bądź szkół. Natomiast już przechodząc do tego, co wynika z analizy za 9 miesięcy,
to idąc kolejno w poszczególnych działach, w dziale rolnictwo zmniejszamy plan wydatków bieżących na rewitalizację zabytkowych kapliczek o 25 tysięcy złotych. To jest zmniejszenie po rozstrzygnięciu przetargów na realizację tego zadania. O 40 tysięcy zmniejszamy wydatki na modernizację targowiska po zakończeniu zadania, to znaczy te wydatki już po rozstrzygnięciu przetargów, rozstrzygnięciu zakończeniu zadania można było skorygować. W dziale leśnictwo, tak już wspominałam, przy dochodach 1760 zł to pieniążki na zakup karmy dla zwierzyny lubownej. W dziale 600 o 21 300 zmniejszamy środki na zadanie projekt techniczny drogi łączącej Aleje Matki Fatimskiej z terenem szpitala. Realizacja tego projektu została przesunięta na rok następny, w związku z tym, że w tym roku nie została jeszcze zakończona w pełni realizacja wykupów gruntu. W dziale 700 25 tysięcy zmniejszenie planu z tytułu opłat za administrowanie i czynsze. 10 tysięcy zmniejszenie środków na zadaniu modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miejskiego, też oczywiście po zakończeniu zadania. 20 tysięcy zmniejszenie środków na renowację elewacji budynków przy placu Jana Pawła II. To po rozstrzygnięciu przetargów, które były przewidziane na ten rok. 50 tysięcy złotych zmniejszenie środków na zadanie modernizacja korytarza i lokali budynku WITP SA. W dziale 710 o 25 508 zmniejszamy plan na wydatkach związanych z planowaniem przestrzennym. W dziale 757 o 115 000 możemy zmniejszyć środki przewidziane na zabezpieczenie obsługi długu. W dziale 801 mamy środki w kwocie 14 528 zł na zadanie opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej sali gimnastycznej przy zespole szkół w Jaroszowicach. To oczywiście po rozstrzygnięciu już całej procedury. Oraz zmniejszamy plan finansowy przy ZOPO o 264 960 zł. W dziale 852 to jest opieka społeczna. Zmniejszamy plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o 136 600, z tym, że tutaj chciałam zaznaczyć, że to nie ma oczywiście żadnego wpływu na zmniejszenie zadań realizowanych przez ośrodek, a wynika głównie z tego, że wojewoda w drugiej części roku budżetowego przesłał zwiększenie dotacji na zadania, które myśmy z budżetu zakładali, żeby była pełna realizacja zabezpieczenia środków zadań przez MOPS. W dziale 853 to jest zmniejszenie 52 tysiące, które omawiałam tak szerzej przy dochodach. W dziale 900 zmniejszamy plan w rozdziale gospodarka odpadami w związku ze zmniejszeniem się planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przesunięciem terminu płatności przy wdrożeniu tego systemu. Środki, które tutaj są różnicą pomiędzy zmniejszeniem planu dochodów a zmniejszeniem planu wydatków na gospodarce odpadami, są założone przy zwiększeniu środków na gospodarowanie odpadami w projekcie budżetu na rok 2014. W dziale 921 zmniejszono 20 tysięcy plan finansowy na realizację zadań z zakresu działalności kulturalnej, a w sporcie o 37 tysięcy, oczywiście też po rozstrzygnięciu przetargów na realizację zadań w zakresie sportu. To wszystko, co dotyczy z korekty w planie wydatków. Po dokonaniu tych zmian, które omówiłam szczegółowo, budżet prezentowany jest w załączniku numer 3 uchwały, którą Państwo macie przed sobą, gdzie wskazany jest wysokość planu dochodów, wydatków, deficyt, przychody i rozchody. Dziękuję. Czy jakieś uwagi? Proszę Pan Radny od razu. Ja się odniosę.
Ja się odniosę do działu 700, najpierw do działu 750. Tam chciałbym tylko przypomnieć, że w rankingach pozyskiwania środków unijnych jesteśmy bardzo słabo notowani, a więc każda złotówka pozyskana warta jest wysiłku. Dlatego mam pytanie, dlaczego, kto personalnie, być może tak można to było określić, albo dlaczego są te opóźnienia niewykorzystania środków w tym roku z dofinansowania do wymiany młodzieży oraz aż 142 tysiące z dofinansowania projektu Rynek miejscem spotkań polsko-słowackich. Dlaczego te opóźnienia? Skąd się to wzięło? Jakby każda złotówka warta jest wykorzystania. Nie wiem, wszystkie pytania czy pojedyncze? No ale czy drugie pytanie? To może drugi od razu. Dział 700. Tutaj jest kwestia ponad 2 milionów złotych dochodów ze sprzedaży majątku i tam z dzierżawy znajmu majątku. I chciałbym zapytać, czy Państwo wewnątrz urzędu między kierownikami działów, panem skarbnikiem, jest jakaś komunikacja? Na pewno, prawda? Codziennie, nie. Więc chciałbym zapytać, dlaczego na komisji inicjatyw usłyszałem z pani i pani skarbnik, że to jest zły moment na sprzedaż majątku. A z ust pani kierownik Karitas z gospodarki gruntami przy kolejnych projektach uchwał będziemy o tym mówić, że to jest dobry moment na sprzedaż majątku. Jest pewna jakaś sprzeczność, prosiłbym o wyjaśnienie. I trzecia kwestia, o którą nie będę pytał, a chciałbym tylko ją zaznaczyć. Kwestia gospodarki odpadami, tam tych zwiększeń, zmniejszeń, gdyśmy tam sobie wykonywali zadania matematyczne z panią skarbnik. Ja do tego wrócę kompleksowo w interpelacjach do pani burmistrz, bo myślę, że tam jest konieczna wypowiedź pani burmistrza. Dziękuję, proszę pani skarbnik. To znaczy nie wiem skąd taki wniosek, że są jakieś tutaj opóźnienia. To i tak jak powiedziałam, przepływ środków z instytucji zarządzających środkami, do których wnioskujemy o środki, jest taki, że one trwają, te procedury, i to tylko tyle, że te środki są przesunięte w czasie do wpływu do naszego budżetu. One są założone w projekcie budżetu na rok 2014. A jeżeli chodzi o tą małą korektę 5 tysięcy przy wymianie młodzieży, to tak jak to wiadomo rzeczą jest, że składamy wnioski i myśmy odzwierciedlali w projekcie budżetu kwoty, które wynikały z naszego wniosku. Te wnioski zostały skorygowane, że zmniejszono nam o 5 tysięcy to dofinansowanie, ale też zaznaczyłam od razu, że mniejsze były w tym momencie wydatki przy realizacji tego zadania. A więc to, co żeśmy sobie założyli, to żeśmy osiągnęli. Dziękuję. Proszę pan radny. A jeżeli chodzi, przepraszam, o majątek, to znaczy, wie pan co, nie wiem w jakim kontekście pani Kajdas mówiła to, co powiedziała. Ja akurat nie. Dobrze, proszę pani. Pan radny na komisji mnie pytał, czy jest zainteresowanie nieruchomością przy okazji omawiania projektu uchwały w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. Powiedziałam, że zainteresowanie tą nieruchomością jest. I tu się przyznaję. Natomiast ja czy to jest dobry moment, ja sobie to no wie pan. Dobrze. Wie pan. Ale nie, proszę tutaj, proszę pani Hańka wyjaśnić. Ja proszę, czy pani skarbnik jeszcze coś chciała do tego dodać? Nie, myślę, że to wszystko. Dziękuję. Pan radny Klimaski, proszę. Pani skarbnik, załącznik, numery. Nie będę już szedł po tym mikrofonie. Nie, no to jest dziecinada, że nie możemy się doprosić od wielu, wielu lat już, żeby był mikrofon po prostu przygotowany w takiej sprawie. Nie wiem, co ta rada ma... Proszę, pytam. Co ta rada ma rozwiązać za problemy mieszkańców, skoro nie jest w stanie sobie rozwiązać problemu z mikrofonem? A co jest problem podejść do mikrofonu? Jest pan młody, może pan podejść. Panie przewodniczący, widział pan latających po sali na jakichś innych obradach ludzi, żeby podejść do mikrofonu? No ja nie widziałem. To też świadczy o przewodniczącym. Bardzo mi przykro. Dziękuję. Proszę bardzo. Dział 900, załącznik pierwszy. Czy może pani krótko powiedzieć, z czego wynika zmalenie wpływów, pomniejszenie wpływów z innych opłat, jak rozumiem, i z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Z czego to się bierze? Jaka jest tego przyczyna?
Jeżeli chodzi o wpływy z opłat, to była to sprawa bardzo szczegółowo omawiana na Komisji Inicjatyw. Przepraszam, w momencie, kiedy konstruowaliśmy budżet, założyliśmy po stronie dochodów z tego tytułu kwotę 1 950 000 zł, taką samą zresztą jak po stronie wydatków 1 950 000 zł. Wyliczenie tej kwoty, przepraszam, opierało się na następujących założeniach. Założyliśmy, że mając policzalną liczbę mieszkańców, to jest 37 tysięcy na okrągło 700, wszyscy będą objęci w tym systemie, w sensie, że te deklaracje, które wpłyną do nas, odzwierciedlą nam 37 700 osób. Niestety z deklaracji, które posiadamy, ta liczba osób to jest dokładnie 33 388 osób. Konstruując budżet, założyliśmy też bardzo ambitnie, że wpływy będą przy ściągalności 100%. Po pierwszej racie, która była wyznaczona na 15 września, ściągalność okazała się na poziomie 88%. Te dwie okoliczności spowodowały, że już teraz możemy sobie przeliczyć, iż no, do końca roku powinniśmy skorygować budżet o kwotę, którą spozorowaliśmy. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytanie? Proszę, pan radny Janas. Proszę. Panie skarbnik, bo to dotyczy opłat za gospodarowanie, tak? A te różne... Nie, za odpady. Ja mówiłam o gospodarce odpadami. Ale to jest ta kwota 365? Tak, 365. A 185? Czego to dotyczy? To są wpływy niezależne zupełnie od nas. To są wpływy, które otrzymujemy od marszałka za korzystanie ze środowiska. I trudno mi jakby tak jednoznacznie powiedzieć, gdzie tkwi przyczyna tego spadku, ale no to akurat jest fakt, z którym trudno dyskutować. Okay. Dziękuję. Proszę, pan radny Janusz. Chciałem panią skarbnik zapytać o zmniejszenie w dziale 854. Bo w uzasadnieniu, być może nie umknęło, ale w uzasadnieniu tutaj widzę, że jest wyjaśnienie dotyczące działu 801, 852, 853, a później 900. Także bardzo proszę o tutaj się wyjaśnić. Dziękuję. Dział 854 to dotyczy oświaty, dotyczy stołówek. I koresponduje to, co mówiłam, przy dochodach, bezpośrednio z dochodami ze stołówek, ze świetlic. Te dochody, jeżeli się zmniejsza po stronie dochodów, to samo ma odzwierciedlenie po stronie wydatków. Dziękuję. Proszę o opinię komisji. Opinia Komisji Inicjatyw Gospodarczej jest pozytywna, przyjęta przy 5 głosach wstrzymujących. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającą uchwałę budżetową gminy Wadowice na rok 2013? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób. Stwierdzam, że Rada Miejska przy 6 głosach wstrzymujących podjęła uchwałę w sprawie zmieniającą uchwałę budżetową gminy Wadowice na rok 2013 nr 18 przez 162/2013 z 12 grudnia 2012 roku. Następny projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale nr 18 przez 163 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Wadowice. Proszę panią skarbnik. Tak jak zawsze podkreślam, każda zmiana deficytu powoduje automatycznie konieczność zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Przy omawianiu budżetu wskazywałam, że zwiększony został deficyt, stąd konieczność zmiany wieloletniej prognozy finansowej, gdzie w roku 2013 wpisujemy te wielkości już, które stanowią obraz budżetu po dokonaniu korekty. Ponadto, oprócz tej okoliczności,
w załączniku wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć wprowadzamy trzy zadania i kolejno jest to zadanie gospodarowanie odpadami komunalnymi zbiórka porzuconych odpadów w gminie Wadowice. Tutaj zrobiony, znaczy przewidywane jest wydatkowanie tych środków w roku bieżącym, w roku następnym ogólnie w kwocie 300 tysięcy złotych, w tym roku 100 tysięcy, w przyszłym roku 200 tysięcy. Następnie zadanie sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego Wadowice, Centrum i Śródmieście. Tutaj jest przewidziana realizacja tego zadania też w cyklu rok 2013-2014. Kolejno są to kwoty w roku bieżącym 2 952 zł, a w roku następnym 6 888 zł. Oraz wprowadzamy zadanie do WPF-u budowa budynku mieszkań wielorodzinnych wraz z infrastrukturą przy ulicy Karmelickiej. I to jest zadanie z kwotami na rok 2014-2015, kolejno z kwotami 2 400 000, 3 600 000. W tym roku nie przewidujemy wydatkowania środków, ale wprowadzając już teraz to zadanie do WPF-u, dajemy możliwość rozpoczęcia procedur przetargowych. Dziękuję. Czy jakieś uwagi pytań? Proszę pan na drodze. Ja pozwolę sobie może pobudzić do refleksji większość radnych. Tomek Ramenda na Komisji Inicjatyw zwrócił uwagę na to, że w wieloletniej prognozie finansowej w tym roku mamy deficyt 7 milionów, miał być 5,7. Pani Karmi tłumaczyła dlaczego. Ale już w 2014 roku jesteśmy 2 miliony na plusie. Na moje pytanie, skąd takie optymistyczne założenia, na jakich racjonalnych przesłankach się opierają, pani skarbnik odpowiedziała, że tak jest jej założenie. Nie poszerzając tego racjonalne przesłanki wtedy na komisji inicjatyw. Więc może zanim podniesiemy rękę, państwo radni, zastanowimy się nad czym głosujemy. Tak? Bo ja rozumiem, pani skarbnik nam kiedyś tłumaczyła, ale jednak to jest skok bardzo duży, od 7 milionów deficytu do 2 milionów nadwyżki w kolejnym roku. I myślę, że powinniśmy mieć jako odpowiedzialni radni świadomość, skąd się bierze tak optymistyczne prognozowanie. Pani skarbnia tłumaczyła, zadzając pewnie za moment tłumaczenia, że większość tych wieloletnich prognoz to jest jakiś rodzaj wróżenia słów. No ale odpowiedź taka, że tak jest moje założenie, to wydaje mi się troszeczkę, powiem delikatnie, zdawkowe, prawda? A nieprzytoczenie racjonalnych założeń do tego, no już może nie będę. Dziękuję. Proszę, Węcka. Wieloletnia prognoza finansowa, o której mówimy, została uchwalona 12 grudnia 2012 roku i jedynymi zmianami, które robimy, to jest zmiany dotyczące budżetu roku 2013. W takim kształcie ten wieloletnia prognoza finansowa została zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która nie miała wątpliwości co do realności przedstawionej prognozy. Chciałam państwu też powiedzieć, że to jest prognoza, która obowiązuje, można powiedzieć, do końca tego roku, bo nie wiem, czy państwo wzięliście sobie już materiały z Biura Rady, to znaczy projekt budżetu na rok następny z prognozą WPF-u na rok następny, gdzie założeniem tego kolejnego projektu WPF-u jest wygaszenie WPF-u, który teraz omawiamy i przedstawienie kwot już tych, które wynikają z właśnie z okoliczności tych, które niesie nam życie i z informacji tych, które dają nam lepszą możliwość zobaczenia tych lat następnych w WPF-ie. Dziękuję. Pan radny Klinowski. Pan od razu, chciałem się odnieść tylko dwoma zdaniami. Mam prawo... A wystarczy, bo zbije się na mam prawo odnieść no proszę. Do tego prognozy okoliczności, czyli tego, co powiedziała pani, przepraszam, skarbnik. Ja rozumiem, pani skarbnik, że będziemy uchwalać za moment nowy dokument, ale to nie znaczy, że dokument, który teraz uchwalamy, to jest jakiś śmieć, nad którym nie warto się pochylać.
To jest jedna kwestia. Druga, że RIO wypowiedziało się pozytywnie. RIO może zakładać, że my zaciągniemy kredyt 7-milionowy na przykład, prawda? Kredyt też można sfinansować deficyt. Więc uważam, to jest moje subiektywne zdanie, a Państwo radni sobie przemyślcie na własny rachunek, jeśli wola myśleć na własny rachunek. Czy powinniśmy bezrefleksyjnie głosować nad czymś, co, powtórzę jeszcze raz, pani skarbnik powiedziała, że to jest po prostu jej założenie i nie będzie tego uzasadniać. Wobec tego, tak to było. Wobec tego ja uważam, że każdy akt prawny, który uchwalamy, nawet jeśli to jest, powiedzmy, tylko, nie wiem, zatwierdzanie poprawek do protokołu, to jest akt prawny. Nadzór prawny wojewody też tak sądził i dlatego pan przewodniczący został zrugany. Nie w temacie. Ale ja do tego wrócę, panie przewodniczący, niech pan się nie obawia. Mówię tylko o tym. Każdy akt prawny, który uchwalamy, jest aktem prawnym naszego prawa wewnętrznego stanowionego. To jest uchwała. My za nią głosujemy. Głosujmy odpowiedzialnie. Dobrze, dziękuję. Proszę pan radny Kniosz. Szanowni państwo, gdy minister Rostowski znowelizował budżet, wybuchła awantura, która skończyła się rekonstrukcją rządu. Wszyscy od prawa do lewa, w tym najgłośniej członkowie PiS, którą tę partię pani skarbnik reprezentuje, mówili, zresztą nie tylko pani skarbnik, że jest skandal, jak można przeliczyć się, pomylić się o kilka procent, oceniając wydatki, dochody budżetowe. Skandal rządu Platformy. Podczas gdy my w tej Radzie nowelizujemy sobie prognozę finansową co chwilę, budżet co chwilę. Każda taka nowelizacja jest przyznaniem się, że albo nie wykonaliśmy poprzednich założeń, albo założenia były kompletnie nierealistyczne. I tutaj skandalem jest dla mnie to, że doprowadzono do sytuacji, w której będziemy w tym momencie głosować wieloletnią prognozę finansową na najbliższe lata i w 2014 roku mamy wynik budżetu plus 2 miliony. Sięgam do projektu uchwały budżetowej, którą mi państwo przedstawiliście tutaj. I co czytam na stronie numer 1? Oczywiście zakładam, że nikt z państwa do tej strony numer 1 nie dotarł. Różnica między dochodami... Przepraszam, ale gdyby państwo dotarli, to przynajmniej państwo poczuliby jakiś dyskomfort, bo to są pieniądze gminy i podejmujemy decyzje w imieniu mieszkańców, za co mieszkańcy wam płacą. Ale przewodniczący komisji rewizyjnej, przewodniczący komisji inicjatywy nie widzą problemu w tym, że tutaj jest zapisany deficyt w wysokości 5 500 000. No to robimy prognozę na 2014 rok dzisiaj, że będzie plus 2 miliony, a mamy zapisany deficyt 5 500 000. No przecież to jest kpina z mieszkańców Wadowic, kpina z wyborców i kpina z naszej pracy. Przepraszam. Proszę pani skarbnik. Panie radny, no taka jest dynamika budżetu i wie pan co, wieloletnia prognoza finansowa, jak sama nazwa mówi, prognoza, to wszystko jest prognoza. To życie realizuje fakty i budżet jest rzeczą bardzo dynamiczną. Nie jesteśmy wyjątkiem, wszystkie samorządy nowelizują. Po prostu nadążają za dynamiką życia, żeby jak najefektywniej, jak najsprawniej realizować budżet dla dobra wszystkich mieszkańców, żeby właśnie nie zmarnować pieniędzy, żeby one były wykorzystywane jak najbardziej efektywnie dla dobra naszych mieszkańców. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Proszę pan przewodniczący opinii komisji. Opinia Komisji Inicjatyw Gospodarczych jest pozytywna, przyjęta przy 5 głosach 13. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 18 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Wadowice? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska przy 6 głosach przeciw przyjęła.